rolnikom przede wszystkim chciałem powiedzieć dziękuję za ten protest, dlatego że on pomógł przeforsować takie bardzo potrzebne zmiany we wspólnej polityce rolnej. Wtedy się ceny na Ukrainie spadły drastycznie, no i znaleźli się kupcy. Tu trzeba bardzo lojalnie też powiedzieć, że no to nie było tak, że Ukraina przyjeżdżała i na siłę nam to swoje ziarno wciskała. No pojechali tam kupcy, żeby to kupować, bo widzieli w tym dobry interes. Import zbóż z Rosji do Polski to było 3,5 tysiąca ton w 2023 roku, oleistych 4 tysiące ton. To są mikroskopijne ilości. Więc trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli będą restrykcje, to one mogą wbrew intencji uderzyć w interes rolnictwa i europejskiego, i polskiego. Trzeba mieć świadomość tego. Ja przed tym lojalnie przestrzegam. Dzień dobry, witam Państwa. Jest to kolejna audycja cyklu programu Nowego Ładu, Rola Nowego Ładu. A dzisiaj mam wielką przyjemność rozmawiania z panem komisarzem do spraw rolnictwa Unii Europejskiej, panem Januszem Wojciechowskim. Dzień dobry, panie komisarzu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Chciałbym Państwu przypomnieć, że subskrybując nasz kanał oraz dając łapkę w górę, doceniacie naszą pracę, a przede wszystkim czas naszego gościa. Panie komisarzu, przedstawiłem pana dosyć, można powiedzieć, skromnie jako komisarza rolnictwa Unii Europejskiej, bo znalazłem pana autobiografię dosyć ciekawie napisaną. Przytoczę ją i będę chciał na koniec się do tego odnieść. Pisząc tę biografię, sam się zdziwiłem, ile ja to potrafię, co ja nie robiłem. Do żniw wyruszałem w pole ranną rosą, widłami machałem, grabiami i kosą. Bronowałem pole i kościłem trawy, robiłem kontrolę, pisałem ustawy. To jest z pana oficjalnej strony, jako europosła. I tutaj obiecuję państwu, że wrócimy do tej rozmowy, jakie są wspomnienia pana komisarza z młodości, z rolnictwa, kiedy był zaangażowany, o czym tutaj pisał. Ale panie komisarzu, pierwsze pytanie, poważne, techniczne. Jak wygląda w ogóle praca Komisji Europejskiej? Kilka dni temu wpłynął do państwa list podpisany przez 22 kraje członkowskie, które wzywały Komisję Europejską do pewnych zmian, między innymi o tym, o czym pan mówił 15 marca w Warszawie. Proszę powiedzieć, jak wygląda procedura, jaka jest pana rola w tym wszystkim i co musi się stać, żeby list zmienił się w działające prawo? Ten list, o którym pan mówi, to jego okoliczności były trochę inne, to znaczy on powstał już po bardzo ważnym posiedzeniu Rady Ministrów do spraw Unii Europejskiej. Bo praca, właściwie współpraca komisarza każdego, również komisarza do spraw rolnictwa, dotyczy głównie dwóch organów Unii Europejskiej. To jest Rada Ministrów, kiedy zjeżdżają się raz na miesiąc wszyscy ministrowie do spraw rolnictwa i tam są omawiane najważniejsze sprawy, tam się toczą debaty, tam ja zawsze na każdym posiedzeniu przedstawiam jakąś informację o sytuacji na rynkach rolnych, o różnych bieżących sprawach, między innymi kwestia odpowiedzi na protesty rolników była przedmiotem tego posiedzenia. No a drugim gremium jest Parlament Europejski. Dzisiaj, w dniu naszej rozmowy, jestem świeżo po wizycie, po prezentacji w Parlamencie Europejskim, w Komisji Rolnictwa, tego pakietu rozwiązań, które w tych dniach właśnie przedstawiamy. Czyli to się zaczęło od mojej inicjatywy i nawet powiem szczerze, że takiej trochę wychodzącej poza mój mandat. To ja zaproponowałem 26 lutego, że nie rozwiążemy tych problemów bez zmian legislacyjnych, czyli bez ruszenia tych podstawowych aktów legislacyjnych reformy. Państwa członkowskie to poparły, więc to było tak, że najpierw była moja inicjatywa, potem był list państw członkowskich wzywający komisję do akcji, ale to było już w zasadzie, można powiedzieć, uzgodnione z państwami członkowskimi. To było po prostu potrzebne, żeby to zrobić. No dzisiaj mogę powiedzieć, mam pewność, że to, co przedstawiłem w ostatni piątek, te zmiany, między innymi odejście od przymusowego ugorowania i zrobienie z tego ekoschematu dobrowolnego, zmiany w tych GAEK-ach dotyczących płodozmianu, dotyczących okrywy zimowej, to wszystko przejdzie zarówno przez Radę, jak i przez Parlament. Czyli mam w tej chwili pewność, że to nie jest jakaś inicjatywa, która się rozbije w toku dalszych prac legislacyjnych.
Więc jakby ta kuchnia legislacyjna to jest zwykle inicjatywa komisji, którą trzeba przeforsować przez Parlament Europejski i przez Radę. To jest trochę tak jak w polskiej procedurze legislacyjnej, tylko tam jest Sejm tylko, znaczy no jest jakby jeden parlament, a tu są tymi parlamentami są z jednej strony ten właściwy Parlament Europejski, a z drugiej strony państwa członkowskie. Czy głosowanie... Także tutaj jest, znaczy nie mam obaw. Po dzisiejszej debacie w Komisji do Spraw Rolnictwa widzę duże poparcie. No tradycyjnie Zieloni i Lewica są przeciwko, bo ja tutaj przy okazji dodam, że ja ta reforma, za którą odpowiadam i którą biorę na własną odpowiedzialność oczywiście, ta reforma przeprowadzona 3 lata temu, jest atakowana z lewej strony, jest atakowana jako zbyt mało ekologiczna. To Zieloni i Lewica głosowali przeciwko tej reformie i to Zieloni i Lewica dzisiaj są przeciwko zmianom łagodzącym tę reformę. To ważne, żeby też rolnicy o tym wiedzieli, dlatego że no, nie wszystkie środowiska polityczne są tak jednoznacznie rozumiejące rolników. Nie zawsze jest z tym łatwo. Panie komisarzu, chciałem się dopytać, ponieważ komisarzy jest 27, tyle ile jest krajów członkowskich, jest pan jednym z 27. Czy żeby Komisja Europejska zagłosowała według pana propozycji, musi być większość? Jaka jest pana rola jako komisarza do spraw rolnictwa? No tak, to musi być każda moja propozycja dotycząca zmian ustawodawczych wymaga zgody, akceptacji komisji, a więc przewodnicząca komisji, która się zgodzi w ogóle, żeby tę sprawę przedstawić na posiedzeniu Rady, na posiedzeniu kolegium komisarzy. No i muszę, zwykle to jest tak, panie Karolu, że nie ma głosowań na komisji. No generalnie komisja przyjmuje przez jakby no aklamację czy przyjęcie do wiadomości. Niezgłoszenie sprzeciwu jest jakby głosem za. I tak było w przypadku mojego pakietu. To nawet była procedura pisemna, nie było nawet dyskusji na posiedzeniu komisji. Czasami jest tak właśnie, że jest procedura pisemna i przyjmuje się, jeżeli nikt nie zgłosi sprzeciwu, to sprawa jest przyjęta. Przytoczę przykład tej sprawy z przedłużeniem liberalizacji handlu z Ukrainą. To właśnie tam też była prowadzona procedura pisemna, ale ja wniosłem sprzeciw wobec tej procedury i to spowodowało, że nie doszło do bezwarunkowego przedłużenia tej liberalizacji. Właśnie mój sprzeciw spowodował, że odbyła się dyskusja na posiedzeniu kolegium, że zostały wprowadzone no, duże ograniczenia jednak tego importu, jeśli chodzi o wrażliwe produkty, cukier, mięso drobiowe i jaja, ale także wprowadzona została ta klauzula bezpieczeństwa, że każdy produkt będzie mógł być wstrzymywany, jeżeli go będzie za dużo. Więc to te duże zmiany, które no właściwie jednoosobowo, no można powiedzieć, że takie moje weto wobec procedury pisemnej spowodowało, że doszło jednak do daleko idących zmian w tym rozporządzeniu. Także to wygląda, no moja pozycja, moja walka polityczna tutaj o różne sprawy no jest o tyle trudniejsza, że jestem poza głównymi frakcjami. Tutaj członkowie komisji wywodzą się głównie z dwóch największych frakcji, czyli Europejskiej Partii Ludowej i frakcji socjalistycznej. Pojedynczy komisarze są z liberałów czy z zielonych. A ja jestem jedynym komisarzem wywodzącym się z frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Trochę trudniej jest walczyć, nie mając takiego bezpośredniego zaplecza w komisji, ale myślę, że skutki są i w wielu sprawach trudnych udało się jednak wiele osiągnąć. Dziękuję panie komisarzu za wyjaśnienie, jak działa od kuchni Unia Europejska, Komisja Europejska, ponieważ wiele osób sobie nie zdaje z tego sprawy. Często się mówi w mediach, że tutaj komisarz Wojciechowski, no ale pan komisarz jest częścią komisji, tak? Nie jest organem jednodecyzyjnym. Zanim przejdę do... Może jeszcze jedno, panie Karolu, jeszcze jedno takie dodatkowe wyjaśnienie. Otóż no, każdy komisarz ma swój zakres odpowiedzialności i teraz... Ja mogę inicjować, mam tu prawo inicjowania różnych propozycji dotyczących rolnictwa, więc wspólnej polityki rolnej przede wszystkim, ale już na przykład sprawy porozumień handlowych,
to są sprawy komisarza do spraw handlu. Co nie znaczy, że ja się tym nie interesuję. Ja oczywiście też no, miałem dużą rolę, jeśli chodzi o te ograniczenia handlowe z Ukrainą. Razem to załatwiałem z komisarzem Dombrovskisem do spraw handlu. Czy te wszystkie przepisy dotyczące środowiska, no to jest komisarz do spraw środowiska, jest komisarz do spraw zdrowia. To wszystko ma wpływ na rolnictwo. Natomiast no ja tutaj mogę jakby inspirować, naciskać na innych komisarzy, ale nie mam tej bezpośredniej inicjatywy. Ta moja bezpośrednia inicjatywa skupia się na sprawach wspólnej polityki rolnej. Czasem zbieram cięgi, jak to się mówi kolokwialnie, za różne rzeczy, które są inicjowane przez innych członków komisji, pochodzące z innych dyrekcji. No to jest struktura dość złożona. Nie jest łatwo tutaj zabiegać o większość, ale myślę, że no jeszcze wrócę do tego pakietu. Dzisiaj rozmawiamy o tym, co zostało właśnie zaproponowane, to zniesienie ugorowania chociażby. No to jest jednak duże osiągnięcie, że udało się doprowadzić do zmiany tego głównego aktu ustawodawczego. To jest zawsze bardzo trudne. Rozumiem. Dziękuję jeszcze raz panie komisarzu za wyjaśnienie, a zanim przejdziemy do Zielonego Ładu, ja chciałbym państwa zachęcić, naszych słuchaczy, żeby wsparli naszą działalność na Patronite, ponieważ dzięki państwa zaangażowaniu możemy przeprowadzać takie rozmowy, prowadzimy również debaty na żywo, otwieramy nowe kluby Nowego Ładu, zachęcamy do zainteresowania się naszą działalnością. Panie komisarzu, Zielony Ład, temat niełatwy, ale odejdziemy troszkę od polityki, przedstawię tutaj dane amerykańskie, bo może troszkę lepiej, jak ktoś obserwuje z zewnątrz. Tutaj konkretnie wypisałem najważniejsze tezy wyliczenia amerykańskie z 2021 roku. To jest USDA, czyli Służba Badań Ekonomicznych Departamentu Rolnictwa, która zbadała, jak może wpłynąć Europejski Zielony Ład zarówno na ceny żywności, jak i na produkcję żywności. W telegraficznym skrócie, panie komisarzu, i poproszę, żeby pan się odniósł do tych wyliczeń, ponieważ no, źródło jest poważne, można powiedzieć, tak, ponieważ to jest część Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Czyli tak, w scenariuszu, gdy tylko sama Unia Europejska przyjmie założenia Zielonego Ładu, produkcja rolna w Unii Europejskiej spadnie o 12%, co przełoży się na spadek produkcji na świecie o 1%. Jeżeli cały świat zaadaptowałby podobne rozwiązania, spadek wyniósłby 11%. Jeżeli chodzi o ceny, wskutek, gdy sama Unia Europejska przyjmie założenia Zielonego Ładu, ceny żywności w Unii Europejskiej mogą wzrosnąć o 17%. Tutaj jest wyjaśnienie, że może nastąpić duży import z krajów ościennych, co może zamortyzować wzrost cen, co się wydaje, że dzisiaj to obserwujemy. Natomiast gdyby cały świat zaadoptował podobne rozwiązania, które są zaproponowane, w 2021 roku były zaproponowane, ceny mogłyby wzrosnąć o 89%. Moje pytanie, czy pan się zgadza z tymi wyliczeniami Amerykanów i jeżeli nie, to jakie są państwa wyliczenia? Znaczy, zgadzam się z tymi wyliczeniami, chociaż myślę, że nie wszystkie aspekty są tutaj wzięte pod uwagę. Ja znam te wyliczenia i znam również wyliczenia pochodzące z Komisji Europejskiej, które przewidują jeszcze większe ubytki produkcji rolnej. Robione nie przez Departament Rolnictwa, nie przez DG Agri, tylko przez ośrodki badawcze Komisji Europejskiej. Więc oczywiście to trzeba bardzo mocno brać pod uwagę, ale myślę, że niektóre efekty trudno jest tak zwymiarować bez uwzględnienia na przykład takiej kwestii gospodarstwa ekologiczne. No, zakładamy rozwój gospodarstw ekologicznych, że 25% ziemi rolnej będzie pod uprawami ekologicznymi, co pewnie będzie bardzo trudne do osiągnięcia, to jest cel polityczny, nikt tego nie będzie na siłę wymuszał. No i zakłada się, że gospodarstwa ekologiczne, no, one są mniej produkcyjne, to znaczy no, nie produkują tak intensywnie jak gospodarstwa konwencjonalne. Ale jeżeli dobrze się zaadresuje tę propozycję, jeżeli gospodarstwami ekologicznymi staną się takie gospodarstwa, które w normalnych warunkach nie mają szans konkurencji, gdzieś na obszarach górskich, niewielkie gospodarstwa rolne, które będą jako ekologiczne produkować, a gdyby im kazać produkować w sposób konwencjonalny, to one nie mają szans w tej konkurencji. No to jest przykład na przykład Austrii, bo może w Polsce to tak nie bardzo to widać, ale dużo gospodarstw na obszarach górskich wspieranych jako gospodarstwa ekologiczne i one tylko dzięki temu, że są ekologiczne, mogą funkcjonować.
A więc jest pytanie, czy my rzeczywiście przez gospodarstwa ekologiczne tracimy, no bo one są mniej wydajne, czy zyskujemy dzięki temu, że one mogą funkcjonować, a w innej sytuacji by nie funkcjonowały. Także wiele jest tych wyliczeń trudnych do zweryfikowania i praktyka je zweryfikuje, aczkolwiek no z uwagą do tego podchodzimy i dlatego między innymi no najbardziej wprost zagrażające produkcyjności, czyli ugorowanie, no zostało z mojej inicjatywy dwukrotnie zawieszone, a teraz trzeci raz i ostatecznie będzie zupełnie zdjęte jakby z tej obowiązkowej agendy i przeniesione do dobrowolności. Natomiast jeśli chodzi o tą skalę produkcji rolnej, no panie Karolu, my mamy ciągle problem w Unii Europejskiej, gdzie sprzedać, nie gdzie kupić. Unia Europejska ma prawie 60 miliardów euro nadwyżki handlowej. Ja jadę do Chin w końcu kwietnia z kolejną misją handlową wielu przedstawicieli rolnictwa, agrobiznesu z Unii Europejskiej, także przedstawicieli polskiego agrobiznesu, szukać rynków zbytu, poprawiać nasze relacje handlowe, żebyśmy mogli jak najwięcej sprzedać produktów rolnych, bo z tym jest problem. Podobne misje odbywałem do Japonii, do Indii, do Wietnamu, do Singapuru z dobrymi efektami. Wszędzie tam udało się ułatwić eksport naszych produktów. Ale to jest ten główny problem, to jest gdzie sprzedać. Ciągle nie mamy problemu gdzie kupić, mamy problem gdzie sprzedać. Więc ja myślę, że utrzymanie produkcji rolnej. My powinniśmy zrobić wszystko, żeby produkcję rolną w Unii Europejskiej utrzymać na obecnym poziomie. Te prognozy, które ma Komisja Europejska, zakładają, że do 2035 roku nie będzie żadnych negatywnych zmian, że ta produkcja będzie utrzymana w obecnej skali i Unia Europejska będzie nie tylko samowystarczalna, ale zachowa 10-20% nadwyżki w tych głównych produktach, czyli zboże, mięso, mleko, owoce i warzywa. Trochę nam brakuje oleistych produktów. No i reszta to już takie, które oczywiście z powodów klimatycznych nie są produkowane, niektóre owoce czy ryż na przykład. No to jest oczywiście, import będzie potrzebny, ale nie ma takich obaw, że Unia Europejska w jakimś krótkim czasie zamieni się z eksportera w importera żywności. To żadne prognozy na to nie wskazują. Panie komisarzu, czyli podsumowując pana wypowiedź, możemy założyć dwie podstawowe tezy. Jak dobrze rozumiem, proszę o potwierdzenie. Czyli po pierwsze, za pomocą gospodarstw ekologicznych Unia Europejska chce osiągnąć efekt produktu premium, czyli produktu unikalnego na rynku, nie konkurującego na przykład z tanim zbożem z Rosji czy z Ukrainy. To jest pierwsze. Ale drugie mam do pana pytanie, ponieważ dobrze pan powiedział, że mamy na razie bardzo dużą nadwyżkę eksportową. Ale proszę zwrócić uwagę na przykład na samą strukturę zbóż, gdzie dzisiaj wszyscy mówią o zbożach. Faktycznie dusimy się z pszenicą. Jest problem z zagospodarowaniem, a jeszcze napływ wywołuje kolejne zakłócenia. Na przykład brakuje nam kukurydzy. Tutaj Hiszpanie kupują z Brazylii, kupują z Ukrainy, a na przykład Polska i Rumunia bardzo rozwijały produkcję. Czy tutaj nie powinniśmy stworzyć ogólnoeuropejskiego jakiegoś systemu zarządzającego ilością produkcji? Oraz to, co pan powiedział, brakuje nam oleistych. No ale przecież możemy wdrożyć na przykład uprawę rzepaku kosztem redukcji pszenicy. Czy to nie jest lepsze rozwiązanie? No oczywiście potrzebne są takie analizy, potrzebna jest przede wszystkim informacja dla rolników, bo to rolnicy decydują, co będą siać. Ja nie przewiduję takich reform, że będziemy, nie wiem, wyznaczali jakieś limity produkcyjne, ile który kraj ma czego wyprodukować, ile rolnicy mają wyprodukować. No to musi być jednak, o tym musi decydować rynek, ceny na tym rynku. Natomiast rzeczywiście kukurydzy jest, jeśli chodzi o samą kukurydzę, to Unia Europejska jest importerem netto, czyli więcej importujemy niż produkujemy i zużywamy. Jeśli chodzi o pszenicę, to no, ta sytuacja na rynku z pszenicą jest ewidentnie spowodowana przez Rosję i jej bardzo ekspansywną politykę na rynkach globalnych. Już ponad 1/4 całego handlu pszenicą, eksportu pszenicy, to jest pszenica rosyjska. Ale z drugiej strony, ja myślę, że to w tych wizjach dotyczących przyszłości rolnictwa w ogóle, nie tylko wspólnej polityki rolnej, w ogóle polityki rolnej jako takiej,
My musimy przełamać pewien stereotyp, że no, nigdy nie będzie potęgą rolniczą kraj utrzymujący się z eksportu zbóż. Oczywiście zboża są jakby podstawowym surowcem, ale potęgą rolniczą jest się wtedy, dopiero wtedy, kiedy się to przetwarza. A więc hodowla, bo to jest przetwarzanie, a więc no, przemysł spożywczy, który korzysta z tych zasobów. Kraje, które bezpośrednio eksportują zboża, nie, no, na tym nie ma dużej wartości dodanej po prostu. Natomiast ona powstaje w przetworzeniu, więc jak najwięcej przetwarzać, ograniczać tę rolę, że jest się eksporterem produktów podstawowych. To nie tylko w rolnictwie, to w innych sektorach. No, ten, kto eksportuje węgiel na przykład, no, już pomijając jego w tej chwili te uwarunkowania polityki klimatycznej, ale no, to jest eksport surowca podstawowego. Wygrywają ci, którzy przetwarzają. I takim przykładem są Włochy. Mają mniej ziemi rolnej, 2,5 raza mniej od Francji, a produkcję rolną mają prawie taką, albo nawet w niektórych latach wyższą niż Francja. Bo świetnie przetwarzają, tworzą wartość dodaną bardzo dużą dzięki przetwórstwu. I to jest ten kierunek. W przyszłej wspólnej polityce rolnej ja bardzo bym chciał zrobić jeszcze, jakby zostawić taką rekomendację i mam nadzieję, że to będzie przyjęte, żebyśmy stworzyli preferencje dla gospodarstw mieszanych. A więc dla gospodarstw, które mają produkcję roślinną i zwierzęcą. To mógłby być na przykład dodatkowa płatność, tak jak za ekoschematy się płaci, tak mogłaby być, czy są płatności związane z produkcją, to tu mogłaby być jeszcze jakaś specjalnie wydzielona pula dla tych gospodarstw, które łączą te dwa rodzaje produkcji. Powinniśmy sprzyjać no nie tylko utrzymaniu, ale rozwojowi takich gospodarstw, bo myśmy bardzo dużo tych gospodarstw stracili. Jeżeli Unia Europejska straciła w ogóle 25% gospodarstw w ciągu dekady, z 12 milionów na 9 milionów spadła ich liczba od 2010 do 2020 roku, o tyle gospodarstw mieszanych straciliśmy 42%. Ich liczba spadła z ponad 3 miliony do 1 800. I tu jest problem i tu trzeba jakby skupić się, żeby to przede wszystkim odbudować. Panie komisarzu, odniosę się do dwóch wypowiedzi, żeby nasza rozmowa była jak najbardziej płynna. Pierwsze to odniosę się do Rosji, ponieważ to, co pan powiedział, to faktycznie w pszenicy konkretnie Rosja ma nawet 30% udziału w eksporcie i jest dużym graczem, natomiast w kukurydzy no to tam jest procent, tak? O ryżu to nie mówię, no bo oczywiście nie produkują go, ale ja mam inne pytanie do pana. Wpłynął do bodajże Komisji Europejskiej wniosek polskiego parlamentu o nałożenie embarga na Białoruś i na Rosję. Na Białoruś to nie ma co nakładać, ponieważ te embarga są już nałożone tak naprawdę. I tutaj jest moje pytanie. Dlaczego Komisja Europejska poparła wniosek, obiecała wdrożenie między innymi kontyngentów i innych utrudnień w handlu, natomiast nie zapowiedziała jednoznacznie zamknięcia handlu z Rosją? Czy to chodzi o ceny nawozów, ponieważ Rosja eksportuje 30% nawozów na teren Unii Europejskiej w korzystnych cenach? Czy to chodzi o handel, ponieważ Rosja, mimo że jest bardzo małym eksporterem, jest 21. eksporterem z udziałem 1,6% w całości importu Unii Europejskiej, ale za to jest dużym odbiorcą, bo jest szóstym odbiorcą, między innymi bogate kraje jak na przykład Francja i Włochy handlują z nimi. Dlaczego komisja no, nie poparła jednoznacznie zakazu embarga? Bardzo dobrze, bardzo trafne liczby pan i ważne przytoczył i to jest część odpowiedzi na pana pytanie. Otóż no, wszelkie względy moralne, etyczne przemawiają za tym, żeby z Rosją nie handlować żywnością, czymkolwiek w ogóle, no, objąć wszystko, co dotyczy handlu z Rosją sankcjami. Tego wymaga sprawiedliwość, tym bardziej, że jeśli nakładamy jakieś limity na handel z Ukrainą, to tym bardziej one powinny dotyczyć handlu z Rosją. Ale no, trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, to, że polskie rolnictwo na tym nie skorzysta. Import zbóż z Rosji do Polski to było 3,5 tysiąca ton w 2023 roku, oleistych 4 tysiące ton. To są no, mikroskopijne ilości w skali całego rynku, ale w skali całej Unii to jest znacznie więcej, ale to jest też tylko 2,5 miliona ton łącznie zbóż i oleistych. Około 2% to nie są ilości. To bardzo małe liczby. Około, tak, zgadza się, tak też właściwe liczby pan przedstawił. Natomiast
To nie jest kwestia tylko Komisji Europejskiej. Komisja Europejska jest, no jakby, pewnie będą jakieś ograniczenia tego handlu. Pytanie, jakie one przyniosą skutki, jeżeli Rosja zareaguje swoimi sankcjami. Eksport rolno-spożywczy z Unii do Rosji to jest 7 miliardów euro, a import 2 miliardy, około. Polska ma podobną proporcję, 606 milionów, to jest wartość eksportu w 2023 roku do Rosji, rolno-spożywczego, 160 milionów to jest import, a więc 4 razy mniej więcej Unia więcej eksportuje do Rosji niż importuje i Polska podobnie. Białoruś tak samo, jeśli chodzi o Polskę to 252 miliony eksport, 86 milionów import. Więc trzeba sobie zdawać sprawę, że jeżeli będą restrykcje, to one mogą wbrew intencji uderzyć w interes rolnictwa i europejskiego, i polskiego. Trzeba mieć świadomość tego. Ja przed tym lojalnie przestrzegam, że to może być, sprawiedliwość tego wymaga, interes ekonomiczny niekoniecznie. To jest jedna rzecz. Druga, no to jest decyzja o tym, żeby nie obejmować żywności sankcjami, była świadomym wyborem politycznym i to nie komisji, choć komisja też się za tym opowiadała, ale rady, czyli państw członkowskich. To przywódcy państw członkowskich w czerwcu 2022 roku zdecydowali, że nie obejmujemy sankcjami towarów rolnych i żywności. Nie obejmujemy tego sankcjami, żeby Unia Europejska nie była oskarżana, że przez nią jest głód na świecie, że utrudnia handel i w związku z tym kreuje głód. Rosja tylko czekała na taką możliwość, żeby taką narrację tworzyć. Oni i tak się przedstawiają jako zbawcy świata. Ta ofensywa żywnościowa w handlu pszenicą to jest tego wyrazem. Rozpychają się na rynkach jak tylko mogą i kreują swój wizerunek w ten sposób. Tu może dodam, że no, to jest też bardzo trudny problem, jeśli się popatrzy na zmiany na rynkach światowych. Ukraina była i jest wielkim czy dużym eksporterem ziarna, ale przed wojną, przed tą wojną właśnie jeszcze w 2021 roku eksportowała większość swoich zbóż do Azji, głównie do 4-5 krajów było odbiorcami, czyli głównymi odbiorcami. Chiny, Indie, Indonezja, Egipt i Turcja. W Turcji została Ukraina, a na pozostałych rynkach połowę straciła. Połowę. I na to miejsce weszła Rosja. I teraz Rosja ma dwa cele osiągnięte. Rozpętała wojnę, wypchnęła Ukrainę, znaczy poprzez rozpętanie wojny osiągnęła dwa cele. Wypchnęła Ukrainę z jej rynków i weszła na te rynki, a po drugie przez skierowanie eksportu ukraińskiego do Europy wywołała chaos w Europie. Destabilizację rynków w Europie to też jest rosyjski polityczny cel. I my powinniśmy w Unii Europejskiej, ja cały czas tutaj zgłaszam konkretne pomysły, ale to też musi być współpraca z gotowość samej Ukrainy. Pomagać Ukrainie, ale w eksporcie jej ziarna poza Europę, poza Unię Europejską. To powinien być priorytet. Panie komisarzu, co prawda miałem inny zestaw pytań, ale tutaj bardzo ważne informacje pan przytacza i w ogóle nie eksponowane w szerokich mediach, dlatego pozwolę sobie kontynuować ten wątek, ponieważ trzeba teraz sobie postawić pytanie, co w pana odczuciu spowodowało, że rolnicy zaczęli protestować w roku 2023, ponieważ handel z Ukrainą ziarnami to nie jest problem otwarcia granic w 2022 roku, ponieważ mam konkretne liczby, że w roku już 2018, co prawda to był rekordowy rok przed wojną w wozu, przywieźliśmy ziaren zbóż z Ukrainy 16 milionów ton. W czasie otwarcia granic w roku 2022-2023 przywieźliśmy 21 milionów ton. Czyli ten wzrost nie jest już tak astronomiczny. I teraz moje pytanie do pana. Co w pana odczuciu stało się, że te ceny tak bardzo spadły na terenie Unii Europejskiej i czy ten handel z Ukrainą wcześniej, dlaczego ten handel z Ukrainą wcześniej tak nie zaburzał rynku, pomimo tego, że on był? Dziękuję za to pytanie. Odpowiedź jest prosta, dlatego że Ukrainie nie opłacało się przed wojną sprzedawać ziarna do Europy. Miała otwarte Morze Czarne, łatwiej było ziarno ukraińskie
dowieźć ukraińskimi pociągami do portów czarnomorskich, załadować na statek i wywieźć tam, gdzie najlepiej odbiorcy płacili, czyli do Azji, do Egiptu, do Turcji. Ale Hiszpanie też się wykupowali, byli trzecim odbiorcą. Do Hiszpanii też. I do Hiszpanii też się wiozło statkami, przecież nie koleją. Do Hiszpanii też się wiozło statkami przez Morze Czarne, do Holandii. Holandia dużo brała, Włochy, ale najwięcej Hiszpania rzeczywiście. I co się zmieniło, co zmienił wybuch wojny? A jeszcze jedna rzecz, którą muszę dodać. Otóż ten wolny handel z Ukrainą nie zaczął się w 2022 roku, jak niektórzy sądzą. On został otwarty już w 2014 roku, już w układzie stowarzyszeniowym Ukrainy. Zlikwidowane zostały cła i jakiekolwiek ograniczenia na kukurydzę, na rzepak. Te dwa ziarna najwięcej problemów w Polsce spowodowały. Na część pszenicy i na wiele innych produktów. Tylko że to nie wpływało, bo się nie opłacało po prostu. Nie opłacało się tego przywozić do Polski. Przeładowywać ciężarówkami, tory niekompatybilne i tak dalej. Wywozili to po poza. A wojna zmieniła, pierwsze miesiące wojny, pełna blokada Ukrainy, możliwości wywozu przez Morze Czarne, niszczenie portów, atakowanie infrastruktury portowej. No więc wtedy się ceny na Ukrainie spadły drastycznie, no i znaleźli się kupcy. Tu trzeba bardzo lojalnie też powiedzieć, że to nie było tak, że Ukraina przyjeżdżała i na siłę nam to swoje ziarno wciskała. No pojechali tam kupcy, żeby to kupować, bo widzieli w tym dobry interes. No tak to wygląda, więc trzeba mieć tego świadomości. Ten eksport ukraiński, o ile przed wojną 18-16% tylko eksportu trafiało do Europy, o tyle ukraińskiego, o tyle po wybuchu wojny to się zrobiło ponad 50%. Natomiast Hiszpania, ma pan rację, bo na przykład Hiszpania zwiększyła swój import z Ukrainy, ale Hiszpanie nie są z tego powodu nieszczęśliwi, wręcz przeciwnie. Im jest ta pasza potrzebna. Holendrzy, Włosi to są kraje, które kupowały i będą kupować ziarno. To między innymi był powód, panie Karolu, że jak ja się opowiedziałem za bardzo mocno, że powinniśmy wprowadzić ten czasowy zakaz importu z Ukrainy do 5 krajów przyfrontowych, to miałem opór 20 państw członkowskich, 20 państw. Bo większość tych państw chciała tego importu z Ukrainy, wcale nie byli temu przeciwni. Także tu jest też różnica interesów między państwami członkowskimi. No ale ten wzrost importu jednak był taki, że ten szok, który najpierw był w 5 krajach, a w Polsce, chociaż wcale nie największy w Polsce, bo na przykład Węgry najwięcej, jakby proporcjonalnie do potencjału rolnego, to największy import był na Węgrzech. W Rumunii też był duży. Ale później to zaczęło być odczuwalne także w innych krajach. I w związku z tym teraz już jest większe otwarcie na przykład na te ograniczenia, te klauzule bezpieczeństwa. Państwa członkowskie też widzą, że to powinno być wprowadzone. Panie komisarzu, przepraszam, bo ja wiem, że mamy jeszcze tylko 10 minut rozmowy, ponieważ ma pan napięty grafik, zostałem już poinformowany. Dlatego chciałem zapytać się pana, ponieważ jest kolejny duży protest rolników w Polsce, ale także przypominam państwu, że rolnicy w innych krajach Unii Europejskiej aktywnie protestują, między innymi Hiszpanii obecnie. Ale jakie jest moje pytanie? Czyli jeżeli obecnie Ukraina ma otwarty handel czarnomorski, ponieważ od lipca tamtego roku wobec wypchnięcia floty rosyjskiej faktycznie Ukraina handluje już samodzielnie oraz wprowadzenia tych klauzul ochronnych, czy pana zdaniem ten kryzys będzie zmierzał do zakończenia? To jest moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie, co by pan chciał powiedzieć polskim rolnikom przed jutrzejszym protestem? Ponieważ tak, rolnicy domagali się zniesienia między innymi ugorowania i innych wymagań GAEC, to faktycznie tutaj zgodnie z pana zapewnieniami zostanie to zniesione. Rolnicy domagali się zamknięcia napływu ziarna z Ukrainy. Na pana prośbę i innych europosłów jest klauzula, jest rok 21 liczony, mamy załatwione. Pomijam to, że polska granica jest zamknięta na ukraińskie ziarno od roku, od 15 kwietnia. Co by pan powiedział polskim rolnikom? Czy oni mają jeszcze podstawę, żeby protestować?
No, rolnikom przede wszystkim chciałem powiedzieć dziękuję za ten protest, dlatego że on pomógł przeforsować takie bardzo potrzebne zmiany we wspólnej polityce rolnej, które w innych warunkach pewnie byłyby politycznie nieosiągalne. Opór byłby zbyt duży, więc dziękuję, szanuję ten protest. Rolnicy, ja myślę, że no, główna, może nie zawsze wprost wyrażana, ale no, też wyrażana przyczyna tego protestu to jest ta sytuacja ekonomiczna. Wiele gospodarstw no, znalazło się w sytuacji, że ich produkcja jest poniżej, czy ceny produktów rolnych nie zwracają kosztów ich wyprodukowania. No zwłaszcza odczuwają to ci rolnicy, którzy się mocno wyspecjalizowali, mają jeden rodzaj produkcji i ta produkcja staje się nieopłacalna, wtedy no jest katastrofa w całym gospodarstwie. Więc ja mogę odnieść, znaczy powiedzieć, że z mojej strony w tej chwili, rozmawiamy w takiej chwili, kiedy no już wszystkie propozycje, jakie ja mogłem złożyć i byłem w stanie przeforsować, zostały złożone i one przejdą, one zostaną wprowadzone, a więc zniesienie ugorowania, zniesienie obowiązkowego płodozmianu, zmiana tej okrywy zimowej na bardzo elastyczną i to już państwo będzie sobie dobierać te okresy, kiedy ta okrywa ma być zatrzymywana, czy utrzymywana, wyłączenie gospodarstw małych do 10 hektarów z wszelkich kontroli, zmniejszenie liczby kontroli w pozostałych gospodarstwach o połowę. No to są daleko idące zmiany, uproszczenia. Wszystko, co było możliwe, przedstawiłem i skutecznie to przeforsowałem przez komisję i na pewno to będzie dobrze też i w Radzie, i w Parlamencie. Więc dziękuję rolnikom za ten głos, dziękuję rolnikom protestującym pod Myśliborzem, u których byłem bezpośrednio na proceście w Krasiczynie, na Podkarpaciu, z okolic Rawy Mazowieckiej, moich rodzinnych stron, bo też się tam spotykałem z rolnikami. No, z rolnikami z wielu krajów się spotykałem również, więc z pełnym szacunkiem dla tego protestu. Jest wiele przyczyn tego protestu. Wspólna polityka rolna jest tylko częścią tych problemów, które rolnicy podnoszą. Jeśli chodzi o protesty w różnych krajach Europy, no to one się zaczęły na przykład w Niemczech od kwestii zniesienia dopłat do paliwa, no sprawa krajowa ewidentnie. We Francji były sprawy podatkowe, w Holandii był program ograniczania hodowli, ale krajowy, nie unijny i tak dalej. Więc rolnicy sami zdecydują, czy są jeszcze powody do protestu, czy nie. Ja mogę zapewnić, że z mojej strony, z zakresu mojej odpowiedzialności, no wszystko, co było możliwe, już zostało przedstawione i to będzie rozwiązane zgodnie z wolą rolników. Czy inne sprawy, no nie mogę odpowiadać za cały Zielony Ład, za wszystkie jego rozwiązania. Nie jestem w stanie zapewnić, że nie wiem, zmienią się przepisy dotyczące tych norm dotyczących budynków, czy jakichś wielu regulacji dotyczących silników spalinowych i tak dalej. No to są już sprawy, które wykraczają poza moją moc sprawczą, ale tu, gdzie ta moc jest, to ona została użyta w całej pełni. Dziękuję rolnikom za inspirację. Panie komisarzu, zgodnie z zapowiedzią z początku programu, chciałbym pana zapytać, jak w ogóle pan wspomina rolnictwo z czasów swojej młodości. Zachęcam do zaobserwowania Twittera pana komisarza. On tam ma bardzo ciekawe przemyślenia, właśnie nieoczywiste wnioski, gdzie umykają mediom głównego nurtu, o czym między innymi dzisiaj rozmawialiśmy, ale też pan komisarz dzieli się swoimi na przykład obserwacjami, jak wyglądają duże gospodarstwa rolne na Ukrainie, czy w Ameryce versus małe gospodarstwa w Japonii. I co by pan chciał powiedzieć, jakie są pana wspomnienia, a przede wszystkim jest pytanie, bo wiem, że wywodzi się pan z niewielkiego gospodarstwa, chyba 6-hektarowego, o czym pan pisał, i chciałem się zapytać, czy w pana ocenie takie gospodarstwa mają jeszcze przed sobą przyszłość? Panie Karolu, no trochę większego, bo gospodarstwo moich rodziców wtedy, kiedy ja w nim tam intensywnie pracowałem, to miało 10,5 hektara i wcale nie było małe jak na ówczesne warunki. Natomiast w tej chwili to ta ojcowizna to jest 17 hektarów, mój brat zajmuje się jej prowadzeniem. No wie pan, no robiłem wszystko, to znaczy ja jeszcze pochodzę z tej, pamiętam, to się wydaje dzisiaj niemożliwe dla ludzi z pana pokolenia, ale to jeszcze było gospodarstwo, w którym się pracowało końmi. Dopiero traktor był kupiony, jak już byłem dorosłym człowiekiem, pierwszy traktor pojawił się w tym gospodarstwie. No wykonywałem wszystkie prace. Pole było podzielone na 20 różnych, na 20 takich mniej więcej, morga to było jeden taki kawałek tego pola.
I no, gospodarstwo prowadzone w sposób tradycyjny, ale no, to mój świętej pamięci ojciec był naprawdę dobrym rolnikiem, dobrze przygotowany. No, i to gospodarstwo dawało całkiem niezłe dochody w tamtym czasie. Uprawa rzepaku wtedy była opłacalna, uprawa traw nasiennych. Także znam te prace z bezpośredniego doświadczenia. Studiowałem prawo w Łodzi, ale dojeżdżałem cały czas, zajmowałem się pomocą w tym gospodarstwie przez wiele lat. Także ja po prostu czuję wieś. Wiem, że ona jest inna. Wiem, że to się wiele zmieniło, ale pewne mechanizmy, pewien stosunek, przywiązanie do ziemi, to jest niezmienne. To zostaje, jeżeli się tym nie nasiąknie człowiek od młodości, to trudniej mu jest rozumieć sprawy wsi. Ja nasiąknę tym poczuciem ziemi, tym zapachem ziemi, tymi zmieniającymi się porami roku. No, wiele rzeczy jest takich, które zostaną już tylko we wspomnieniach, bo na przykład taka, ja często wspominam taki okres żniw, kiedy się jechało na furze snopków zwożonych z pola. Ten widok po horyzont, te kopki zboża ustawione, no to jest coś, co już minęło i oczywiście nie trzeba wcale tęsknić, że to ma wrócić. Jest inny świat, to się zmieniło wszystko. Ale jeśli chodzi o tą rolę małych i średnich gospodarstw, i tego będę bronił zawsze, bo to wcale nie jest tak, że rolnictwo nowoczesne musi być wielkoobszarowe. Jeżeli popatrzymy na jakiekolwiek statystyki, to okaże się, że właśnie te kraje, które utrzymały małe i średnie gospodarstwa, to one wygrywają konkurencję. Włochy w Europie. Ale nawet jak się porównamy ze Stanami Zjednoczonymi, Unia Europejska ma średnie gospodarstwo 17,5 hektara, Stany Zjednoczone 190 hektarów. Mają dwa razy więcej ziemi Stany Zjednoczone niż Unia, bo z 320 milionów hektarów Unia 160. A produkcja rolna jest większa w Unii Europejskiej. I eksport unijny do Stanów Zjednoczonych jest dwa razy większy niż import ze Stanów do Unii Europejskiej. To choćby taki przykład. Więc odrzućmy ten mit, że wydajne rolnictwo to musi być rolnictwo wielkoobszarowe. Fakty tego nie potwierdzają. No ja już podam przykład, nie chcę tylko, żeby był opacznie zrozumiany, że to jest jakaś moja rekomendacja do takiego modelu. Absolutnie nie. Ale Indie, tam średnie gospodarstwo ma 1 hektar. I mając mniej więcej tyle ziemi, co Unia Europejska, bo około 180 milionów hektarów, oni są samowystarczalni żywnościowo, mało tego, i samowystarczalni na 1 400 000 000 ludzi. I mało tego, no, są wielkim eksporterem niektórych produktów rolnych i nawet powodują trudności na rynkach światowych tym eksportem. Więc to jest, pewne mity też warto rozwiewać. Na pewno jest miejsce dla różnych typów gospodarstw w rolnictwie przyszłości, ale nie możemy sobie pozwolić na to, żeby stracić małe i średnie gospodarstwa. Ich rola jest naprawdę bardzo, bardzo duża w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego. Dziękuję panie komisarzu za poświęcony czas, za bardzo rzeczową rozmowę, a państwa zachęcam jeszcze raz do zostawienia łapki w górę, do subskrybowania naszego kanału. No i mam nadzieję panie komisarzu, że jeszcze kiedyś uda nam się porozmawiać, ponieważ no, nawet połowy pytań panu nie zadałem, ale rozmowa poprowadziła nas w innym kierunku. Ja się rozgadałem, ale z przyjemnością rozmawiam z panem i też polecam pana program wszystkim widzom, słuchaczom, bo no, bardzo, bardzo ciekawie pan się wypowiada na tematy rolnicze i bardzo sobie to cenię. Także dziękuję. Miło mi, że jestem z pierwszych zaproszonych gości do pańskiego programu. Dziękuję. Dziękuję za przyjęcie. I panie komisarzu, dziękuję jeszcze raz i pozdrawiam serdecznie.